Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Dzień dobry, panie pośle. Serdecznie witam. A pan to dowcipy robi? O, czasami tak, ale ja w ogóle lubię wesołość i dowcipy, kawały. Kawały lubię prywatnie, ale prywatnie, tylko prywatnie. A publicznie staram się być poważny, chociaż nie zawsze to wychodzi, bo życie przynosi tyle wydarzeń i jest czasami między powagą, między śmiechem i smutkiem, o tak bym powiedział. Charlie Chaplin powiedział ciekawą rzecz, że życie ludzkie z daleka jest komedią, a z bliska jest dramatem. Bardzo ciekawe. I myślę, że ma sens, że dużo prawdy. Także a polityka między tymi czym jest? Sprawami się a polityka tak człowiek... czym jest, panie pośle? No, różną komedią rzeczą czy jest. Dramatem? Myślę, jednym i drugim. I chyba jest też jakimś odbiciem prawdy o życiu. Mamy momenty i często ostatnio się dzieje bardzo niedobre rzeczy z polityką. Przede wszystkim... Ostatnio? Dotyczy, tak, szczególnie bym powiedział. Idziemy w złą stronę. Ja nie mówię tutaj o wydarzeniach nawet politycznych, tylko o stylu i o coraz mocniejszych obszarach bezwzględności i chamstwa. Chamstwa zwłaszcza. No, muszę tutaj to nazwisko powiedzieć, proszę mnie wybaczyć. Ale to, jak się zachowywał w programie Moniki Olejnik pan Palikot na temat obronności, bo może by się spierać, może wygrać no ten czy tamten wybory. Nie chce iść na wojnę? Nie, proszę pani, to nie tylko to. Jego wypowiedzi miały charakter kolaboracyjny i dziwię się w ogóle, że... Po prostu powiedział, że nie chce umierać. Tak no, proszę pani, kpił, szydził. Przecież obecny w tej rozmowie, pani słyszała to samo, co ja, pan generał Skrzypczak powiedział to słowo o kolaboracji. Wypowiedzi poważnego polityka, który chce być prezydentem, które negują sens... Sens, to taki jest wydźwięk. Proszę to słuchać, wszystko w internecie można zobaczyć. Czego sens? Niech sobie słuchacze sami to zobaczą. No sens obrony, proszę pani. Tak, niech, cytuję jego wypowiedź, niech nas Berlin broni. On żartował, kpił z wszystkich. Można dyskutować nad sensem pewnych wysiłków zbrojnych, powstanie warszawskie dla historyków. Natomiast to, że żeśmy sobie krwią przez całe pokolenia wywalczyli i on w tej chwili wypowiada opinie, które moim zdaniem prawo, podważają sens. Ale dlaczego odbieram mu prawo do takiej opinii? Myślę, że to jest część też opinii Polaków, którzy uważają, że to dozbrajanie, to machanie szabelką, pani, że to nie ma sensu przy takiej potędze, jaką jest... To ja nawet bym lepsze rzecz zacytował, że są tacy ludzie, oczywiście, że obywatele... Ale mają prawo do tego. Ja widzę różnicę, że ktoś, jeśli ktoś sobie prywatnie, a zwłaszcza przy kieliczku powie, a ja mam tą twoją Polskę, Tadek, wiesz co, ja nie mam zamiaru, ja stąd spieprzam, jak co do czego, a widzę różnicę między wypowiedziami ludzi, bo można mieć różne poglądy. Ale nasze poglądy, czy z lewej, z prawej, czy z góry, czy z dołu, mają budować jednak, a w obliczu niepokoju czy niebezpieczeństwa, to są niezwykle, zresztą mój głos współbrzmi z głosem pana generała Skrzypczaka. No dobrze, ale panie pośle, ale trochę mnie dziwi, że pan odbiera ludziom, Palikotowi, ale także myślę, że części Polaków prawo do tego, żeby nie chcieli się zbroić, żeby nie chcieli umierać znowu, żeby znowu nie chcieli, nie wiem... Pani, to, że ktoś nie chce umierać, nie chce synów oczywiście wysyłać na front, to my nie musimy pytać i odbierać komuś prawa. Nikt tego nie chce. Nikt tego nie chce. Ale olej w głowie i elementarna kultura i wiedza i bycie Polakiem, nikt nie musi być zresztą Polakiem, bo można iść i wystąpić z wnioskiem o zrzeszenie się obywatelstwa. Pan by tak doradził Palikotowi pewnie. Proszę pani, tak, mi się wydaje, ja się zastanawiam nad tym panem, bo ja znam konstytucję, ja byłem, proszę pani, w wojsku i wiem jedno, że historia nasza uczy licz na siebie i wiara w to NATO, w Amerykę, w to wszystko, natomiast nie daj Boże, mam jeszcze żyjącą matkę, która mnie opisywała ze łzami bezsilność i bezradność i osamotnienie Polski w 1939 roku. I moim zdaniem, nie daj Boże, po trzykroć, ja nie jestem żadnym piewcą ani militarystą, przepraszam bardzo. Jestem normalnym człowiekiem. Byłem rok w wojsku, mój brat był 3 lata i nie tęskno mi do poboru. Ale zaniedbania w tej mierze, jeżeli taki facet, ja podkreślam tą różnicę publicznie, do jednak setek tysięcy ludzi i zachęcam każdego do strony. Jestem gotowy do tej dyskusji. Nie dlatego, żebym negował sens, czy wysyłać broń, czy nie, ale to, że mamy obowiązek obrony, a to zawiera również obowiązek przygotowania się i budowania w społeczeństwie, w moich dzieciach i w dorosłym pokoleniu pewnych przekonań i postawy. Co to jest postawa obywatelska? No, to pani uważa, to pan powinien w takim razie pani, pochwalić. Wolność Tomsku i do tego dochodzi. Panie tak, jeżeli... pośle, proszę? Powinien pan pochwalić Ewę Kopacz i rząd, bo to taka postawa, która się panu powinna podobać. Szkolenia, wyzywanie rezerwistów. Niech pani, na szkolenia. Nie będę miał tej przyjemności, ani państwo przyjemności, czy nieprzyjemności rozmowy dłuższej, ale jestem przygotowany do tego tematu. Jestem po analizie dokładnie sprawozdań z Sztabu Generalnego i pozytywnie oceniam fakt zwiększenia o 0,5% i pani premier się chwali, ale niech się pani premier pochwali, dlaczego przez ostatnie 8 lat 1,5 miliona mężczyzn w Polsce
otrzymało pełnoletność, w tej mierze również moi synowie, i ci ludzie w ogóle nie mieli elementarnego żadnego. Pan Siemoniak, jej minister, ale może się uśmiechać. Szkolenia, mówi pan o szkoleniu. Szkolenia elementarnego. Ja nie jestem za poborem, żeby było jasne. Natomiast to, że mamy ogromne zaniedbania w dziedzinie obronności i nas Amerykanie, to tomahawki i trzy okręty podwodne nie obronią i nie będą w ogóle stanowiły siły odstraszania, bo taki jest sens. Nikt przecież nie wygra z potęgą militarną Rosji, tak? Ale rozumiem, jestem idiotą, w takim razie, tak? To już skończmy ten temat, że jak szkoda, poseł Cymański ciekawy, i to jest dostanie wezwanie, tak? To się stawi w 4 godziny, tak jak proszę trzeba. Pani, na ćwiczenia wojskowe i na froncie nie otrzymuje zaproszeń i nie robi się kabaretu w Sejmie ani w telewizji, tylko jest wezwanie. No trochę tam w tym Sejmie to tak kabaretowo brzmiało. Ale nie, ja ani, więc tutaj... Dobrze, porozmawiajmy o tym, o czym ostatnio głośno, czyli o wyroku w sprawie Mariusza Kamińskiego. Sąd uznał, że jest winny podżegania do przestępstwa. On jako szef CBA, to tak w skrócie, że CBA skonstruowało proceder przestępczy i próbowało w to wciągnąć najwyższych urzędników państwowych w tak zwanej aferze gruntowej. No i teraz Jarosław Kaczyński mówi, że to Białoruś. Ja myślę sobie, ma rację, ale ma rację z powodu metod, jakie stosowało CBA. Pani mnie prowokuje do emocji. Proszę pani, naprawdę jest różnica. Jest różnica między ludźmi, którzy kradną, mordują i ludzie, którzy chcą kraść, zwłaszcza problem korupcji, a tymi, którzy próbują lepiej, gorzej, nawet w nadgorliwości, jeśli ktoś tak woli, ale ich ścigają. No, ale i sytuacja, kiedy do więzienia idą ludzie skorumpowani, złodzieje oraz ten, który ich ścigał, przyzna pani, że to jest sytuacja, ja bym powiedział w ten sposób. Jest taki pan Wojciechowski, bardzo znany, bardzo szanowany człowiek, były szef NIK-u. On kiedyś powiedział tak, że jak się obserwuje pewne decyzje, a zwłaszcza kontrolerzy, nikowcy, rewizorzy, prokuratorzy, jak się w banku sprawdza coś, czasami widać, że decyzje są takie, że są dwie możliwości. Albo skrajna głupota tego, który to zrobił, albo korupcja. Problem polega na tym, że w głupotę trudno jest uwierzyć, tak? Ale korupcję jest trudno udowodnić, powiedziałbym bardzo trudno. To i to, co się w tej sprawie stało, jest dla mnie, ja za nie mówiłem. Nawet usłyszałem taki dziwny dźwięk w kieszeni. Coś, brzęk, patrzę, co się dzieje. Scyzoryk mi się otworzył. Proszę pani, a propos pana sędziego, to najlepiej ten sędzia, on pokazał swoją twarz, nie wyroku, owszem, wyroku też, ale on zatwitował. No podobno, tak pan mówi, tak. Nie mogłam proszę pani znaleźć. Zatwitował ten pan i jego reakcję. A poza tym, pani redaktor, czym się jeszcze zdradził? Proszę pani, najwięksi przeciwnicy PiSu, ludzie, którzy mieli chociaż raz przyjemność poznać i cokolwiek wiedzą, przed chwilą się kombinował przy Monice Olejnik Schetyna, bo spytała go prosto. Dobre pytanie. Czy pan sobie wyobraża Mariusza, co do uczciwości, którego nikt nie ma wątpliwości? Święcicki, co powiedział w telewizji, Marcin. Dobrze, ale proszę pani, to jest człowiek, jeżeli nawet zrobił, jeżeli nawet złamał prawo, to dać go do więzienia bez zawiasów, co jest ewenementem kuriozalnym. Wie pan dobrze, że to jest wyrok sądu rejonowego, będą odwołania, bardziej ale pani redaktor, ale bulwersujący, przyzna pani. Bulwersujący, bo proszę ostry. Pani, mówię o zawiasach w tej chwili, nie mówię o sensie wyroku. Prowadzimy dyskusję na temat ostrości wyroku. On nie jest prawomocny. Mariusz Kamiński chodzi wolny, może się odwoływać, a pański kolega partyjny, Zbigniew Ziobro, porównuje jego wyrok do wyroku na żołnierzy wyklętych. No, panie pośle, gdzieś jest jakaś granica paranoi. Nie, ja bym powiedział tak. Może bulwersować co innego, bo tam były wyroki śmierci, tak? I była komunistyczna, i tak, nie mieli prawa do obrony. Oczywiście, tutaj to porównanie nie wytrzymuje. Ale to, co Zbigniew Ziobro chciał powiedzieć, że ci ludzie ginęli, bo walczyli o pewne wartości. I jeżeli Mariusz Kamiński, w co nie wierzę, i tu w Radiu Gdańsk mówię to i robię zakład z każdym, że nie pójdzie do więzienia. Tak samo jak kiedyś powiedziałem, że nie będzie euro, co tutaj byłem przed laty, powiedziałem kaktus. Tu powiedziałem, słuchacze Radia Gdańsk, słuchajcie mnie, kaktus mi wyrośnie, jak będzie euro, to powiedział tu z Krynicy, się zbłaźnił. Ale przepraszam, to zostawmy. Więc tu podobieństwo polega na tym, że Mariusz Kamiński ma respekt i szacunek nawet u wrogów. Dlaczego? Dlatego, że jest człowiekiem uczciwym i pryncypialnym, jego życiorys. I to, że sędzia mu zaproponował lepiej niż prokurator do więzienia, dlatego jest tutaj w tym momencie podobieństwo, bo oczywiście skala jest może odniesienie żadnego. Inne. Nie chcę też bronić ponad miarę, tylko chcę zwrócić uwagę, że szok i by powiedział niesprawiedliwość w tej całej sprawie, bo ja też uważam, ja byłem 8 lat burmistrzem Malborka. Proszę państwa, przez 8 lat byłem burmistrzem. Nikt mi nie dał ani nie proponował łapówki. Dlaczego? Miał pan szczęście. Nie, proszę pani. Czy to znaczy, że w Malborku nie ma korupcji? Absolutnie. Wszędzie korupcja istnieje. Tylko komu się proponuje prowokacje i kogo się sprawdza? Tych? I słuchajcie mnie dobrze. Wszyscy, którzy teraz w tej chwili mogą być w Radiu Gdańsk, którzy jeszcze żeście pierwszy raz łapówki nie wzięli, ale możecie być spokojni i pewni, że pierwsza reklamówka z kasą
z łapówką na pewno nie będzie od CBA. To już nie będzie, bo ten wyrok tak dokładnie mówi, bo oni się pospieszyli. Ale dobrze, oni właśnie chciałabym o to zapytać. Więc, panie pośle, to jest postawienie spraw na głowie. Tak. Bo co innego jest uczciwość Mariusza Kamińskiego? Może on po prostu się nie nadaje na szefa CBA? Bo afera gruntowa, co z niej zostało? No fakt, że tam są skazani. Ale pamięta pan sprawę Sawickiej? Tam Sąd Najwyższy powiedział, że nie można człowieka jakby namawiać w jakimś sensie takimi metodami. Tak? Ona była podatna, tak, ona wzięła, dobrze. Ale jakimi sposobami? Może to jest po prostu nie metoda. Proszę i pani, może Kamiński się nie nadawał na szefa CBA. To jest pewien wątek, ja się zgadzam. Sąd Najwyższy, ponadto pamiętajmy, że komentarze i ten wyrok i wszystko dzieje się przy jakimś konkretnym stanie prawnym. Prawo istnieje, są normy prawne i w tym kontekście Trybunał ocenia, w tym kontekście Sądy Najwyższe oceniają i tak dalej. I można mieć tu różne zdanie i poglądy. Uważam, nie musimy mieć dowodu, jeżeli jest osoba na stanowisku. Co nam po takich burmistrzach, prezesach, ministrach, proszę pani, ludziach, którzy w przypadku pokusy... No proszę pani, co to za panie burmistrz, pośle, nie że można. Mu przyniesie, ktoś położy torebkę? Pani Sawicka dla mnie jest osobą w tym momencie skompromitowaną. Co jest warta żona, która w pokusie powie, wiesz, ale prowokowano, mnie podżegano, wybacz, zdradziłam cię. No proszę pani, nie róbmy kabaretu z życia. Nie jestem za kampanią podsłuchów, śledzenia i tak dalej, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, jeżeli były te akcje, nawet nieprawne, jeżeli tak ktoś tak twierdzi, one nie były skierowane do ludzi, do milionów normalnych, pracujących ludzi. Nie, były skierowane do ludzi na stanowiskach. Ale to do ludzi, proszę pani, ja sprawdzałem ten temat, przygotowuję się dokładnie. To były osoby, że przed sądem były zeznania świadków, które naprawdę mówiły, słuchaj, ja mogę ci to załatwić. Odrolnienie. Dobrze, chcemy takiej dalej. Polski? Więc kto był radykalny? Radykalny był Kamiński, a sędzia był racjonalny, ironicznie mówiąc o podziale pana prezydenta. Dokładnie. Chcemy dobrze, takiej Polski, Jarosław Kaczyński mówi, że ten wyrok zapada w kampanii wyborczej, jest elementem. Ale też wydaje mi się, że to jest trochę taki argument kulą w płot. No bo pan sam dobrze wie, że my mamy ciągle jakieś wybory. No to byśmy tak chcieli, żeby teraz co sąd się wstrzymywał z jakimiś decyzjami, a prokuratura ze śledztwami do roku, w którym nie ma wyborów. Pani redaktor, każdy niech sobie myśli jak chce. Po wyborach, powiedzmy 25 maja, werdykt sądu w grudniu nawet, nie tak dawno. Ale teraz, kiedy jest wszystko rozgrzane, teraz wszystkie ręce na pokład, bo było pewne i spokojne. Ja uważam, że miał niewyjęte tą wygraną, ale teraz już nie. Teraz jest tak, że jest faworytem w dalszym ciągu pan Komorowski, przewagę zachowuje w sondażach, ale... Zwycięstwo już nie jest takie pewne. Zdaje się, Kamińskiego przegra? Myślę, że tak użyję takiej figury. Zdaje się mu wymykać z rąk, jak gdyby. Mm-hmm. Tak to wygląda. Dobrze, ja chciałabym tylko panu przypomnieć jedną rzecz. Wszystko teraz na pokład. Pamięta i również pan, to. Dobrze, to tak a propos tego wyroku, że on zapada w kampanii. Pamięta pan, kiedy była taka słynna konferencja prasowa Mariusza Kamińskiego w sprawie afery z Sawicką i kiedy pokazywał te filmy i zdjęcia? Pamięta pan? On jest dobrze przygotowany. Ja pan pamięta. Ile dni przed wyborami? Nie odpowiada pamięta się, pan? Tak, pamiętam, ale nie odpowiada. Kilka dni przed wyborami. Okay. I co? I jeżeli tak jest, proszę pani, tak było. To ta uwaga też do tego dotyczy. Proszę bardzo, czy ja mówię, że wtedy nigdy nie mówiłem, że PiS i my jesteśmy aniołami. Natomiast jak rozmawiamy, to mówmy sobie wprost. A propos pani Sawickiej, czy pani zna też materiały, albo czy pani słyszała, jakie były te nagrania jej, jakie ona miała ja teksty wiem, że... i telefony do pana Tomka. Dobrze, ale ta pani to niewiniątko, ta Joanna. Ale ona nie jest niewinna w tym kontekście. Ona wzięła, tylko ona, sąd stwierdził, że w taki sposób nie można człowieka wmontowywać. To przecież taka jest sytuacja. Wszyscy wiemy, że wzięła. Ale niech tu się odwołuje do mądrości i inteligencji słuchaczy, a nie wątpię w nie. Radia Gdańska. Oni się sami powiedzą, jak to jest z tą panią i wszystko jest jasne. Panie pośle, wybory będą sfałszowane? Nie, ale się też obawiam, bo powiedzieli mi niektórzy urzędnicy, którzy pracują, to źródło wprowadzane, on dodziałał różnie w różnych miastach, żeby nie było bałaganu nie tylko z systemem liczenia głosów, ale tu zalecenie będzie respektowane, już na rączkach się zgadzają, będzie ręcznie, spokojnie, będzie jak ręcznie. Natomiast jest jeszcze pytanie z potwierdzeniem danych i list, żeby nie było odwołań, że osoby się nie będą znajdowały na listach, bo jest nowy sposób, zasada elektroniczny również rejestrowania, mówię o urzędach rejestracji danych osobowych
w samorządach. Ktoś mi to powiedział, Tadek, żeby nie było drugiego numeru. Na mniejszą skalę oczywiście. Ale że co? Że pan się będzie chciał zarejestrować jako kandydat i pan wypadnie z niektóre systemu? Osoby mogą się nie znaleźć, przyjdą i będą zdziwione, że nie są na listach. Tak to powiem w skrócie. No, ale to może, to jest aspekt. Przesadne, ale to jest margines. A pan już zasłużył na to, żeby wrócić na listę tworzoną, jak to mówi pański kolega partyjny Jacek Kurski, Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych? Tak, nie patrzę na życie. Nie muszę zasługiwać. Nie zmieniałem partii, nie zmieniałem poglądów. Mam jasne przesłanie, swoje poglądy tutaj w Radiu Gdańsk. I gdybym pojechał do Sowy i przyjaciele, powiem to samo, a nie jak nasi ministrowie, że co innego gadają w telewizji, że jest cacy, a mówią co innego. Pani redaktor, naprawdę, tu tak może czas się w nas wypełnia, nie ma czasu. Proszę pani, jeżeli ktoś, ja nie jestem też święty, ale odróżniam prywatne sprawy od państwowych. Jeżeli mówię w tej chwili na temat wymiaru sprawiedliwości czy korupcji, to proszę mi wierzyć, że powiem to również prywatnie i powiem to za miesiąc i powiem to, i nie boję się podsłuchów i nie boję się prowokacji. Proszę bardzo, przynieś mi takie pieniądze. Dlaczego tak jest? Naprawdę, a to jest bardzo ciężka walka z korupcją i uważam, że to jest radość hańby, jak Tomek Sojer powiedział. I szkoda mi i jestem przekonany, zgadzam się ze Schetyną, że sobie nie wyobrażam jego w więzieniu. Po prostu plama i wstyd. No tak, dobrze, to kończę. A coś dobrego na koniec? Prima aprilis. Ale to nie było prima aprilis. Nie da się nic dobrego, tak? Żeby nawet w tych trudnych czasach każdy z was tam w domu, kto gdziekolwiek potrafi się uśmiechnąć, bo życie no, przemija niestety. I to jest smutna refleksja, ale kawały są dobre. Natomiast dzisiaj słabe widzę te kawały pierwsze, bo myśmy kiedyś zrobili kawał w Sejmie. Pamiętam, że będzie, że pan Gowin zaproponował dziedziczenie funkcji senatora. Zrobiłem to z powagą, elegancko, w telewizji. To poszło, dostałem tyle bęcków czy jobów w internecie. Ludzie to łyknęli po prostu. A druga rzecz, chodziło o sprzedaż telewizji publicznej dla RTL niemieckiego. Nasz prezes jest przeciwny, ale jeżeli do tego dojdzie, to chciałby zastrzec, że dziennik będzie w języku polskim, że nie w niemiecku i tak dalej. To była już grubsza nitka, ale też poszło. Więc można wymyślać ciekawe rzeczy. To tutaj się nie chwalę, ale bo to jest ten dzień, dzisiejszy dzień. I nam potrzeba trochę uśmiechu, ale... Robię ale to, co mówiliśmy dzisiaj, nie było wesołe. Naprawdę. Było wesołe. Przepraszam, dziękuję że bardzo mówiłem emocji, ale... Za rozmowę i za wizytę w studiu i mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.